Dzień dobry Państwu, witam Was z San Salvadoru, stolicy El Salvadoru, a po polsku Salvadoru. Będą stąd dwa odcinki. Pierwszy z nich to ten taki bardziej normalny, w którym jesteście ze mną teraz. A drugi ukaże się prawdopodobnie w czwartek i w tym drugim odcinku pojedziemy do najniebezpieczniejszych dzielnic Salvadoru. A zatem, przenosimy się o parę dni wstecz i dopiero co przyleciałem do Salvadoru. Kraju ludzi z shotgunami, jak go nazwał Cash. Słusznie. Salwador to najmniejsze państwo Ameryki Środkowej, położone nad Pacyfikiem i jako jedyne w okolicy nie posiadające dostępu do Morza Karaibskiego. Kraj zamieszkuje 7 milionów osób, z czego większość żyje w miastach. Mimo małych rozmiarów, Salwador ma trzecią co do wielkości gospodarkę w Ameryce Środkowej oraz szczyci się wprowadzeniem Bitcoina jako oficjalnego środka płatniczego. Uwielbiam jetlagi, jeżeli są w odpowiednią stronę. Dzięki jetlagowi wstałem dzisiaj o 4:40, poogarniałem sprawy i jestem na nogach. Z czym nam się kojarzy Salwador? Przede wszystkim turystom z wulkanami, mają tutaj 20 wulkanów i z surfingiem, zwłaszcza ostatnio surfing w Salwadorze stał się modny i Salwador mocno się na turystów otwiera i promuje, ale najbardziej chyba Salwador kojarzy się z przestępczością, a zwłaszcza z przestępczością zorganizowaną. Istnieją tutaj grupy przestępcze takie jak Mara Salvatrucha i Mara Diesiocho, które ze sobą rywalizują, które mają po kilkadziesiąt tysięcy członków. Wskaźnik zabójstw w Salwadorze jest jednym z największych na świecie i co prawda ostatnio, z tego co wiem, sytuacja się poprawia i rząd mocno pracuje nad tym, żeby było lepiej, to jednak nadal jest daleko od ideału. No i dlaczego się zatrzymałem w tym miejscu? Ano dlatego, że jestem w najlepszej, najbardziej bezpiecznej dla turystów polecanej dzielnicy San Benito. I nawet tutaj widać, że... Zobaczcie zresztą sami. Spójrzcie na ten mur. To jest czyjś dom. Albo jakaś restauracja. No w każdym razie ostro. Mara Salvatrucha to jest słynna organizacja przestępcza. Możecie kojarzyć takie zdjęcia z Salwadoru, wytatuowanych więźniów. Zwłaszcza kiedyś tak było, że całe twarze i całe ciała mieli wytatuowani i byli dość łatwi do rozpoznania. Od jakiegoś czasu wpadli na to, wycwanili się, że lepiej tego nie robić i część z nich działa w ukryciu, w sensie, że no nie da się ich rozpoznać na ulicy, że są z Mara Salvatrucha. Starałem się zdobyć jakiś kontakt do nich, żeby po prostu zrobić z nimi wywiady, pogadać, ale nie jest to łatwe. No nie są chętni do rozmowy, w sumie logiczne, prawda? Tak więc niestety mi się to nie udało, ale spróbujemy jakoś dotknąć ich terytorium, w choćby minimalny sposób, żeby coś tam zobaczyć. Są to ogólnie uzbrojeni młodzi ludzie, którzy mają niewiele do stracenia i jedyną dla nich, co jest największym problemem, możliwością jakiegoś rozwoju w miejscach, w których mieszkają, w tak zwanych zonach Rojas, czyli w czerwonych strefach, jest przystąpienie do pandilli, czyli do właśnie gangu. Żeby nie było, w moim vlogu nie chcę się skupiać tylko na tym, dlatego że Salwador to piękny kraj z piękną przyrodą i z naprawdę fajnymi ludźmi. Już od lotniska, począwszy od tej pani, która prowadziła Ubera, wszyscy bardzo mili, fajni, sympatyczni. Nie spotkałem nikogo niemiłego do tej pory, naprawdę, to może tak się akurat złożyło. Ale dobra, mniej gadania, więcej akcji. Parę miesięcy temu wprowadzono tutaj Bitcoin jako oficjalną metodę płatności i pójdziemy na poranną kawę, żeby sprawdzić, czy to funkcjonuje. Mimo tego ogromnego problemu z przestępczością zorganizowaną, próżno w Salwadorze szuka takich rzeczy jak w Wenezueli. Jest to w sumie dosyć dobrze funkcjonujący kraj, gdzie kapitalizm funkcjonuje i jak to kapitalizm perfekcyjny nie jest, ale jest najlepszym z systemów, gdzie jest rozwarstwienie społeczne oczywiście, jak to w Ameryce Południowej, czy też raczej łacińskiej, bo to jest Ameryka Centralna, dokładniej rzecz biorąc. Nie ma tu inflacji, nie ma braków towarowych takich jak w Wenezueli, wszystko da się kupić. Jest to dla przeciętnego Salwadorczyka drogie, ale jest tu mnóstwo bogatych ludzi. W takiej dzielnicy właśnie jesteśmy. Są to normalnie zachodnie biznesy i do jednego z nich właśnie pójdziemy, do jakiego pewnie się domyślacie. Nie pokażę logo, ale kawy muszę się napić. Zobaczcie, tutaj jest właśnie powiedziane, że można zapłacić bitcoinem i zaraz to zrobimy. Okej, okay, taka kwota wyszła za kawę, $3.05. Więc ja mogę zeskanować w mojej aplikacji ten kod. Wybieram, jaka sieć ma być. A, i El Monto. Normalmente sale Monto. Si, correcto. No niestety, nie udało się. Nie wyskakuje suma tego bitcoina, jaką powinienem przesłać. Prawdopodobnie jest to jakaś niezgodność ich systemu z Binance'em, którego używam do kryptowalut. Spróbujemy w innym miejscu. Wyjrzyjmy przez chwilkę przez okno. El Salvador. Nie no, nie demonizujmy go, jest to całkiem normalne życie też. Miren, estoy regresando desde Starbucks con mi cafecito y aquí están unos señores que están protegiendo de edificio y tienen shotgun, sí, esos son. Así es, para la seguridad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Teraz podejmiemy drugą próbę zapłacenia bitcoinem. Idziemy tam. Zobaczymy, czy akceptują płatność kryptomonetą. Pan mi podał tutaj kod QR i ja w mojej aplikacji od Bitcoina go zeskanuję. No niestety, pokazuje tak jakby adres był niepoprawny, nie wiem o co chodzi. Może to Binance ma jakieś obostrzenia? Okej, okay, a zapłacimy kartą i co ciekawe, dawno nie byłem w państwie, gdzie jest PayPass, a tutaj jest, zobaczcie. No cóż, jak widać na razie póki co się za bardzo nie udaje. Pójdźmy do nowego miejsca, do mojej ulubionej kawiarni kolumbijskiej Juan Valdez, która jest po drugiej stronie ulicy. Sam jestem użytkownikiem różnych kryptowalut, Bitcoina też również czasami używam. Zresztą później wam pokażę, do czego go używam. Puedo pagar con Bitcoin? Sí,
Si gusta, podemos probar, caballero. Vamos a probar. Entonces, un americano más fuerte, por favor. Fajne taka. Czyli tak zwane pecan pie w Stanach Zjednoczonych, przepyszne. Czyli skanuję teraz ten kod, albo jest to malo, bo dice que no se puede. Okej, spróbujemy innej aplikacji, KuCoins. Spróbujemy tak. Też mi mówi, że adres jest nieodpowiedni, no to gotówka. Cambio final de barra le entrega. Okej, muchas gracias. Na szczęście dolary ratują dupę. No i tak to jest właśnie z tym moim płaceniem bitcoinami tutaj. Niestety nie udaje się za każdym razem, podaję, że adres jest niewłaściwy. Bo to jest w ogóle tak, wszyscy Salwadorczycy otrzymali około 30 dolarów na początku września od rządu i używają do tego portfela, który się nazywa Chivo. Ja tego Chivo nie mam, bo nie jestem obywatelem Salwadoru, więc być może z tego wynika, że nie mogę płacić. W każdym razie wiem, że u nich Salwadorczykom płatności się udają bez najmniejszego problemu. Aczkolwiek są problemy związane z kradzieżą tych pieniędzy. I co ciekawe, musi to być na szeroką skalę. Bo zarówno Vanessa, nasza przewodniczka, którą spotkaliście lub spotkacie w tym odcinku, jak i kierowca, z którym pojechałem do najniebezpieczniejszych dzielnic San Salvadoru, obydwie oto osoby straciły swoje bitcoiny. Dokładnie nie orientuję się, bo to jest dosyć skomplikowane, w każdym razie zostały tak skradzione, jak można skraść czyjąś tożsamość cyfrową. Bo po prostu ukradziono ich numery osobiste, datę urodzenia i w ten sposób ktoś ukradł ich bitcoiny, a jak wiadomo, jak to jest z kryptowalutami, znaleźć tego sprawcę będzie ciężko. Prawdopodobnie jest to ktoś związany z systemem rozdawania tych bitcoinów. Tak więc kończąc temat bitcoina w Salwadorze, można go używać, wszędzie jest to napisane, Salwadorczykom się to udaje, jeżeli chcą to robić, mi się nie udało. A jak już jesteśmy przy bitcoinie, to powiem, do czego go używam ja najczęściej. Otóż używam go do wysyłania pieniędzy do Wenezueli. Wenezuela, jak wiem, ma oficjalny... Okej, aquí por favor, gracias. Wenezuela, jak wiemy, ma oficjalny kurs wymiany i nieoficjalny. Jeżeli wyślesz przelew bankowy, to ze 100 dolarów dojdą 5, 10, 20 dolarów. W związku z czym najlepiej jest wysyłać pieniądze poprzez bitcoina. Ty komuś wysyłasz bitcoina, a on wysyła pieniądze na wenezuelskie konto. Są do tego specjalne platformy, które w Wenezueli, nie bez powodu, są bardzo popularne. Właśnie staram się wysłać pieniądze przez bitcoin do Wenezueli i odkryłem, że jest nowa moneta. Nazywa się Venezuelan Bolivar Digital. Tak się nazywa, ale z tego, co z Tomkiem Surdelem rozmawiałem przed chwilą, jest to nadal papierowy bolivar, obcięto po prostu parę zer i za 100 dolarów wychodzi 447 tych właśnie bolivarów, czyli koło złotówki, troszeczkę słabszy niż złotówka jest. Będziemy obserwować, co się będzie dalej działo. Jednym z symboli Nowego Salwadoru jest zrewitalizowany 2 lata temu park Cuscatlán, miejsce, które kiedyś należało omijać. Pojedziemy tam z naszą przewodniczką Vanessą. Se llama el parque Cuscatlán. Ahora lo puedes ver, es super, super habitable, caminable, disfrutable. Antes no era así, era totalmente inseguro. Daba miedo y no lucía absolutamente nada como lo ves ahora. Ahora parece un parque bien europeo. Ten park to jest jeden z projektów prezydenta Salwadoru, który wcześniej był burmistrzem tego miasta. Wcześniej w tym parku było o wiele bardziej niebezpiecznie, było o wiele więcej drzew, nie było takiego prześwitu, mieszkało tu sporo bezdomnych ludzi, można było tutaj kupić narkotyki. Było bardziej niebezpiecznie, bo było wiele zaułków, których nie było widać z zewnątrz. Myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, że teraz tutaj są po prostu policjanci, którzy pilnują tego miejsca. No i dzięki temu właśnie mogę chodzić z wielką kamerą i filmować. Zatrzymaliśmy się na chwilę na stacji benzynowej, więc pokażę wam ceny benzyny. Jest tanio. El diesel 3.47, regular 3.68, super 3.84. Ahorita que crucemos el semáforo, vamos a ver el corte del centro con lo que todavía es considerado la zona de negocios. Pero ves del semáforo para allá, cambia, así que radical. Salimos, ¿sí? Pero estamos en una zona más o menos normal. Sí, esa es una zona más normal. Jedziemy do Starego Miasta po drodze, obserwując transformację z tak zwanej dobrej do średnio bezpiecznej strefy okalającej centrum historyczne. Aquí de noche sí es super peligroso, o sea, no puedes caminar. Hay mucha prostitución, hay muchas personas vendiendo droga. Pero esto no es una zona roja, no. Aquí puedes caminar en el día, esto es super normal. Las zonas rojas son normalmente las donde tienes que pedir permiso para entrar o mostrar un código con luz o no siempre. Usualmente es cuando una mara está siempre cuidando ahí, claro, tú como un turista, no lo sé si... No, obvio. Podría, pero alguien normal, entiendo que te piden tu identificación para saber de dónde residís. Si te encuentran ahí, por ejemplo, y tú sos de otro sector donde ahí predomina la otra mara, pues te matan. Ya comenzamos a ver las ventas en la calle, que es común del centro, es lo que tuvo que quitar la alcaldía para que todo esto, pues, se fluyera más en tráfico,
influyera los negocios de alrededor, si tuviera más visibilidad para las, proveer seguridad. Pero un poco más adelante ya vamos a comenzar a ver que inclusive ya hay ventas de esto en la calle y hasta es difícil pasar en el carro. Hablamos sobre caminar aquí, pero en la noche tampoco te gustaría manejar el carro. No, es bien peligroso igual, ¿no? Uno nunca sabe si alguien se te va a cruzar y te va a poner una pistola en la cabeza para robarte el carro. Tal vez porque soy un poco paranoica, pero sí, eso puede pasar. I think that people in countries like Salvador, they prefer to put red flag rather than risk, even a little bit paranoid, but safe. Si una parte también del todo este centro que está predominada por alguna pandilla, no sé cuál también diría. Y pues obviamente ahí ya, en la noche, ya ves personas de esas en las esquinas que comienzan a estar hablando como por teléfono, informando qué es lo que está pasando. Muchos negocios están ya renteados, también mucha extorsión de las pandillas y ni siquiera son denunciables. Mucha gente tiene miedo de denunciarlos porque creen que las pandillas tienen infiltrados en la policía, entonces no denuncian. La mayoría es como que llega al local y le pide tanto dinero, como en forma de amenaza, en donde le dicen que si no le dan el dinero cada mes, lo pueden matar a él o a la familia. Seguirlo, secuestrarlo, lo que sea. Entonces la gente lo hace. O cierra el negocio, se va. En el mejor de los casos lo ponen en otro lado, pero otras veces pues lo cierra, pierden. Otros más lo pueden manejar, lo pueden cargar, o sea, lo ponen en sus registros contables ya como un costo fijo. Pero ves la diferencia de todo esto, y di que aquí ya se puede pasar en carro. Mira acá, ya están en las calles. Y eso que hemos podido pasar, en otras hasta cerradas están que no puedes. Nasza koleżanka żyje w dobrej dzielnicy i jak sama twierdzi, być może ma trochę paranoiczne podejście do kwestii bezpieczeństwa. Tak myślałem w tym momencie, zmieniłem jednak zdanie po rozmowach z innymi Salwadorczykami, o czym będzie w kolejnym odcinku. Macki gangów są wszędzie. Haracz płaci większość Salwadorczyków, włączając w to kierowców Uberów. Policja jest dość słabo opłacana, co niestety komplikuje sprawy. Es que el salario policial, imagínate que ellos velan por la seguridad de la gente. Y ellos muchos ganan el mínimo. No puedes tener una familia en una buena zona con ese dinero. Entonces los policías viven en zonas rojas, ¿sí? Porque no alcanza para alquilar algo mejor. Exacto. Ahora viene el conflicto. Si viene pandilla y sabe que ahí vive un policía, van y le matan a la familia. O bien lo extorsionan diciéndole, bueno, vas a ser nuestro infiltrado en la policía. Y pues, ¿nos haces caso o te matamos? Jesteśmy teraz w centrum historycznym San Salvadoru, w takim miejscu, gdzie po prostu są zabytki, więc zaraz wam je pokażę. Wojskowi, prawdopodobnie. Prawdopodobnie. Panowie są wyluzowani, powiedzieli, że mogę ich nagrać, także luz. Gracias. Ale tak naprawdę to Cash do nich podszedł i zrobił im zdjęcie i od tego się zaczęło. Salwador ma ze sobą smutne karty, jakie zapisała historia najnowsza tego kraju. Otóż od 1979 do 92 roku trwała tutaj wojna domowa, a walczyły ze sobą prawicowy, dyktatorski rząd i lewicowa partyzantka. I ta katedra, która jest za mną, jest charakterystyczna i bardzo symboliczna dla tego konfliktu, dlatego że za każdym razem, gdy partyzantka lewicowa zdobywała władzę, to wywieszali flagi u góry i wiadomo było, że oni dominują nad tym przynajmniej terytorium. Odszedłem na chwilę od grupy, żeby pokazać wam te autobusy, które są mega oldschoolowe i fajne. Często są to właśnie były amerykańskie schoolbusy. Widzę, że Salwadorczycy, mimo tego, że jest nakaz, mają często maski tak, więc ja też tak będę miał przez chwilkę przynajmniej. Uwielbiam te autobany, zobaczcie. Konkretne są, wielkie. Trzeba się takim przejechać, zanim wyjadę z Salwadoru, nie? Oczywiście Salwador nie jest jedynym państwem, gdzie takie autobusy jeżdżą. Widziałem też je w Kolumbii, ogólnie w wielu miejscach Ameryki Południowej i Centralnej. Ulice
miejsce, które dziś odwiedziliśmy, to średnio bezpieczne, ale nie będące czerwonymi strefami części San Salvadoru. Czerwone strefy to miejsca opanowane przez pandije i do nich zbliżymy się w kolejnym odcinku. Tymczasem opuszczamy centrum historyczne San Salvadoru i ruszamy poza miasto. Mijamy zakratowane przedmieścia i uzbrojonych ludzi pilnujących zwykłych sklepów. It's a standard thing to have a security with a gun here. Yes. In front of any kind of shop. For example, this one is, what's that? Frenos? It's a car parts shop. Jedziemy poza miasto i nasza przewodniczka opowiada o tym, jak dwukrotnie porwano jej ojca. Za jednym razem udało mu się uciec, za drugim udawał, że nie jest właścicielem firmy transportowej, a jej pracownikiem. Po wysłuchaniu tej historii rozumiem podejście Vanessy do poruszania się o nieodpowiedniej porze w nieodpowiednim miejscu. Tak wygląda San Salvador z góry. Szkoda, że teraz jest już dosyć późno, a poza tym jest spore zachmurzenie. Może jutro drona tu odpalę i będziemy mogli zobaczyć ten widok. Esta zona jest pupusa. Dijo que estas dos zonas revueltas. Estas son las de frijol con queso y estas son las de queso con oro. Estas son las que yo les recomiendo comer cuando vengan a El Salvador y pedirlas de maíz porque son las tradicionales. Se comen con esto, que esto es curtido y es con repollo, vinagre, le echan zanahoria y un poco de chile probablemente. Y esta es salsa de tomate. ¿Y no se come con tenedor? No. ¿Y no se come como taco mexicano? No, no. Les voy a enseñar cómo se va a comer. Perfecto. Bardzo interesujące talerze. No, 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 no. You have to put this in the top area. First of all, you have to put it on the top. It's a very interesting construction for a windy place. Yeah. I like the idea. Okay, let me put it this because... Okay. All right, now it makes more sense. Yeah. Just put it in your plane. Czyli to są pupusy, czyli tradycyjne jedzenie właśnie salwadorskie. A tu mamy kakao, tradycyjnie w Ameryce Centralnej pite z wodą. Very acceptable. Jest naprawdę dobre. Mega mi to smakuje, bo wczoraj jak się spytałem typa w hotelu, jakie jest tradycyjne salwadorskie żarcie, to powiedziałem, żebym poszedł do Pollo Campero, czyli takiego KFC z Gwatemali. Jedzenie nie było drogie, bo pupusy kosztowały od 1,5 do 2 dolarów, a kakao $1.25. Tej samej nocy wróciliśmy do miejsca, które odwiedziliśmy w ciągu dnia. Było około 7 i ulice wyglądały całkiem normalnie, może poza tym, że podobnie jak w Wenezueli przejeżdża się na czerwonym świetle zamiast czekać. Kolejnego dnia postanawiam, że pojedziemy Uberem blisko dzielnicy Soyapango, będącej w większości czerwoną strefą. Po dojechaniu na miejsce lokujemy się w pobliżu centrum handlowego i widzimy wojsko w autobusach jadących do czerwonych stref. To część projektu rządowego mającego na celu osiągnięcie poziomu 0 zabójstw dziennie. Jeszcze w 2015 roku w Salwadorze z powodu przestępczości ginęła średnio jedna osoba co godzinę, w związku z czym, gdy któregoś dnia nie ginie nikt, celebrują to władze i media. Statystycznie ilość zabójstw spada, ale przeciwnicy rządu twierdzą, że rośnie ilość zaginionych, których ciał nie udaje się odnaleźć. O tym będzie w kolejnym odcinku, tymczasem kręcimy się dronem w okolicy Soyapango. Kręcimy się, bo niestety z powodu bliskości lotniska oraz limitu zasięgu nie jestem w stanie polecieć do czerwonych stref tej dzielnicy. Okej, koniec z mrocznymi tematami w tym odcinku. Kolejnego dnia wybieramy się z naszymi salwadorskimi znajomymi na wybrzeże Pacyfiku i dalsza część vloga przebiegnie w bardziej pozytywnych klimatach. Przyjechaliśmy nad morze, nad Pacyfik i zaraz będziemy jeść owoce morza. Tak pięknie się to nazywa, ale no zwierzęta są to, jak wiecie. No i tak wygląda ta restauracja i widok. Stamtąd gdzieś przyleciałem, z Japonii i Filipin. How is this one called? Michelada. To jest taki sok pomidorowy, trochę ostry i po prostu wlewasz sobie do tego browar i tyle. Meksykanie uwielbiają pić to na kawę. So do I just pour the beer, that's it? That's all, yeah. Na zdrowie. Piłeczko. Piję piwo z czymś zimnym, trochę kwaśnym, trochę pikantnym i trochę pomidorowym. Oni to piją dlatego, że to orzeźwia, tak? No tak. Zdróweczko. Bezalkoholowo oczywiście.
Po raz pierwszy jestem nad takimi klifami nad Pacyfikiem. Widziałem to wcześniej, ale no nie zdarzyło mi się jeszcze być w takim miejscu. Okej, okay, idę jeść. Głodny jestem jak cholera po prostu. Podczas gdy nasi współtowarzysze już skończyli jeść, my mamy jeszcze po całej zupie oraz ośmiornicę. Jeżeli powiem wam, że mam ogromny szacunek do morza, to będzie to prawda, a jeszcze większy szacunek mam do Pacyfiku. Jest to tak ogromny ocean, że trudno objąć to umysłem i ten właśnie Pacyfik jest teraz przede mną. Mój szacunek do morza wynika z takich historii jak na przykład ta, która przydarzyła się ostatnio w Wenezueli. Podlinkuję to na dole, gdzie po prostu rodzina wypłynęła sobie łodzią i przeżyły chyba 2 czy 3 osoby z 5. Przegapili wyspę, do której chcieli dopłynąć i po prostu popłynęli dalej. Dopłynęli na otwarte morze w związku z tym i ich łódź się rozdzieliła na 2 części. A druga historia jest związana z Salwadorem właśnie. Otóż salwadorski rybak, którego nazwiska teraz nie pamiętam, nie jestem aż tak wykuty z Wikipedii, ale podaję to nazwisko na dole i linki również podaję na dole. Wypłynął raz sobie swoją łodzią na otwarte morze tutaj, na Pacyfik i zepsuł mu się silnik i dryfował przez 14 miesięcy, pijąc wodę z deszczu i łowiąc ryby i przeżywając w ten sposób, aż o, helikopter. Aż dotarł do wysp Marszala, które są no tak trochę przed Australią, przed Filipinami, tam po środku mniej więcej. Z morzem nie ma żartów. Sama idea morza z jego nieskończonością łączy się mocno z myślami na temat doczesności i na temat tego, że niewiele znaczymy względem tego świata. Po tym jakże filozoficznym przerywniku zabieram was w góry, gdzie co prawda spóźniliśmy się na zachód słońca, ale zdążyliśmy podelektować się salwadorską kawą i zjeść lokalne, inne niż myślicie, quesadille. Zamówiliśmy 3 kawki. You guys have your own coffee? Sí, nosotros en El Salvador tenemos uno de los mejores cafés. Es de los premium, que inclusive Starbucks lo compra. Kawka dobra, kwaskowata. Ja lubię kwaśną kawę. Wiem, że wiele osób nie lubi, ja uwielbiam. Ja uważam, że naprawdę bardzo spoko. Jak na człowieka, który podróżuje z własnym młynkiem do kawy, to jest git. Ty podróżujesz. Zdrówko, za podróżowanie z młynkiem do kawy i z wagą do ważenia się. Zdróweczko. To akurat moja działka kiedyś. Tak, podróżowałem kiedyś z wagą do ważenia się, gdy jeszcze zależało mi na tym, żeby mało ważyć. Eso es quesadilla, pero no como en México, ¿sí? No, claro que no. La quesadilla aquí en El Salvador no es como la quesadilla mexicana. Es un pan dulce, sí. Es de forma artesanal, la hornean. Tiene un montón de ingredientes, pero sí, se pueden ver, es totalmente diferente. Ciekawe połączenie, słodkie i z serem. Jak to często bywa na tym kontynencie. Ledwo co się spotkaliśmy, a już się znowu żegnamy, dlatego że Cash jedzie zwiedzać Salwador, który będziecie mogli zobaczyć u niego na jego kanale. Ja pokazuję tylko miasto San Salvador de facto u mnie. Ale na nasze pożegnanie prezent od losu? Nie no, właściwie sam sobie ten prezent zafundował, zobaczcie. Prezent od widzów wydaje mi się, a nie od losu. Jeszcze 3 i będzie 250 000. Miło. Naprawdę miło. Gratulacje, dziku. Dzięki bardzo. Co prawda Cash nas teraz opuszcza, ale jeszcze go zobaczymy w kolejnej serii, którą robimy razem. Myślę, że tę serię będziecie mogli zobaczyć mniej więcej na początku grudnia. Jakoś tak, może troszeczkę wcześniej, może troszeczkę później. A czym jedzie Cash zwiedzać Salwador? Zobaczcie sami, a on powie, o co chodzi. Wyszła dosyć zabawna sytuacja, ponieważ poznaliśmy tutaj znajomych w Salwadorze. I jak się dowiedzieli o moich planach na podróż, że zamierzam podróżować po tym kraju przez jakiś tydzień, półtora, komunikacją miejską, to powiedzieli, wiesz co, to my ci damy samochód lepiej. Więc po prostu dogadaliśmy się na naprawdę bardzo symboliczną cenę i no słuchajcie, oni są stąd, oni wiedzą lepiej jak tutaj wygląda życie, odradzili mi podróż komunikacją miejską, powiedzieli, żeby brać furę, no i będziemy śmigali Hyundai'em. Fajnym Hyundai'em. Szybki, przyciemniany, jak przystało na Salwador. Kierunkowskaz z lewy nie działa. A jeżdżą to jak wariaci, co? No właśnie trochę się tego obawiam. Bo jednak po tym, jak widzieliśmy, jak jeżdżą Salwadorczycy... Włączywszy w to Vanessę. Tak, włączywszy w to Vanessę, no to nie jest to poprawna europejska szkoła jazdy, że też się tak wyrażę. Ale myślę, że dam radę jakoś, no. Mordo, Wietnam przeżyliśmy na motocykle, to nie przeżyjemy Salwadoru? Przeżyjemy. Litości tutaj nie ma dla pieszych, co? Nie, piesi to tutaj kompletnie nie istnieją, ale to... Jest chyba taka tendencja w tych krajach latynoamerykańskich. Jak masz samochód, to jesteś kimś.
Azja Południowo-Wschodnia podobnie. Jesteśmy w centrum handlowym, tak to wygląda, ładne. No ale centra handlowe wszędzie mniej więcej podobnie wyglądają, nie dziku? Drugi raz już miałem taką sytuację, że patrzę w telefon, nagle podnoszę głowę, a tu ludzie z jakimiś karabinami przede mną stoją. Pierwszy raz miałem tak w Gwatemali, gdzie jechałem autobusem, no i wiadomo, no siedzę sobie tam na Insta, bo nie ma nic lepszego do roboty. Podnoszę głowę, a tu dwóch facetów z shotgunami jeszcze ubrani byli na po cywilnemu, więc już się żegnałem ze swoim materiałem i sprzętem. Okazało się, że to była jakaś ochrona z banku, która wracała po prostu do domu, ale ci to bronią schodów po prostu z tymi... Ale oni chyba z pistoletami, tak spoko, tak. Nie mieli karabiny. A idziemy zjeść w tym miejscu. Jedzenie tam jest przepyszne. Tarasa czy nie? Puezet. Como a ti te gusta la comida aquí, Kes? Mają tutaj naprawdę przepyszne torty meksykańskie. Tak to wygląda na zewnątrz, tak wygląda w środku. Czekamy na jedzenie. Jest to kuchnia meksykańska, ale taka fusion bardziej i wygląda to fajnie. Chcieliśmy zapłacić bitcoinem i powiedzieli, że niestety się nie da, bo nie mają systemu do bitcoinów jeszcze. Co mogę wam powiedzieć? Tamaryndowiec polecam. To jest na zewnątrz troszeczkę słone i pikantne. Taki patent. Pyszne, pyszne, słodkie, trochę takie jakby miodowe. Co to jest? Torta especial. No, kanapka po prostu. Mamy też tacos. A ja jem pierwsze burrito w życiu, które naprawdę mi smakuje. Także dobre miejsce i zaraz pokażę, ile to wszystko kosztowało niedrogo. I całość kosztowała około 100 zł. Także dobre ceny. Gracias. Can I? Mogę czy nie mogę? Mogę chyba. Hola. Buenas tardes. Queremos ir a laboratorio. GPS es como... Es aquí? Bronią amerykańskiej szkoły? No powiesz, że Escuela Americana. Widzisz, zły zakręt, w Salwadorze weźmiesz i już podchodzi pan z karabinem i się tak pyta, przepraszam, z shotgunem, tak, a pan gdzie jedzie, bo to jest amerykańska szkoła. Żegnamy się z Dzikiem i niedługo się z nim spotkamy. Wy się cieszycie z tego, że się spotkaliśmy i wiem, że bardzo wiele osób pisze o tym, że nie możecie się doczekać naszej wspólnej serii, z tym, że niestety, moi drodzy, właśnie się rozstajemy. Ponieważ tak na dobrą sprawę spotkaliśmy się tutaj tylko na kawę, tak jak mówiliśmy wam wcześniej, było to nieplanowane. A plan jest teraz taki, że będziemy mieli dla was niespodziankę prawdopodobnie. Kiedy? No myślę, że jakoś przełom miesięcy lub początek grudnia. Tak, listopad, grudzień mniej więcej. Temat jest taki, że Bartek dzisiaj jedzie do Nikaragui. Ja zostaję jeszcze tydzień w Salwadorze, ponieważ za tydzień mamy, znaczy ja mam spotkanie w ambasadzie w naszej sprawie. Jeżeli wszystko się uda, to myślę, że będzie zajebiście. Myślę, że tak. Salwador zobaczycie u niego we vlogach na kanale Vlog Kesha. Jeżeli ktoś nie wie, nie wierzę w to, jeżeli ktoś nie wie, kanał Vlog Kesha, Salwador poza stolicą, a u mnie trochę stolicy już zobaczyliście prawdopodobnie. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z San Salvadoru, stolicy El Salvadoru, a po polsku Salwadoru. Był to odcinek pokazujący bardziej zwykłe życie. W kolejnym odcinku za to pojedziemy do najniebezpieczniejszych dzielnic w okolicy i z bliska przyjrzymy się temu osławionemu salwadorskiemu niebezpieczeństwu. Do zobaczenia, oglądajcie kolejny odcinek, będzie dobry. Pero entonces usted cuando alguien le pide en Uber que ir por allá, ¿usted va o depende? No voy. No voy cuando aquí me llega viaje para hacer sobrepago, no, yo no lo tomo. No lo tomo. Solo con un Uber que conoce la zona puedo sí. Ir. Okay. Entonces ellos sí te pueden llevar y dar el tour, etc. Así sí se puede hacer. Que lo acompañe alguien que de ahí, que es lugareño. W kolejnym odcinku pojedziemy do dzielnic Soyapango i Apopo na obrzeżach Salwadoru, a w jeszcze następnym polecimy do Nikaragui. Jeżeli podobają ci się moje vlogi, zachęcam do wsparcia w serwisie Patronite. Miłego dnia i do zobaczenia.